Drodzy kochani, umiłowani faceci, godzinę temu kąpałem się w Morzu Śródziemnym i obok stała taka maleńka dziewczynka, może 4 latka, z kółeczkiem, wyciągała ręce do tatusia, wołała tata, tata. No może wołała w innym języku tata, wołała papa, papa, coś takiego, papa, papa. W końcu ten ojciec podszedł, wziął tą dziewczynkę na ręce i taki pełny szczęście wykwitło na jej małym pyszczku. Kochani, chcę wam powiedzieć, że żeby uszczęśliwić kobietę, to wystarczy ją wziąć na ręce, jak ma 3 albo 4 latka. Potem trzeba troszkę więcej. I im kobieta jest starsza, tym więcej trzeba uczynić, żeby ją uszczęśliwić. Chcę, żebyście to zapamiętali. Bo to zależy nie tylko od wieku, ale na to mają wpływ też różne inne takie czynniki, jak na przykład waga. Bo jak mała dziewczynka waży te 10-12 kg, to jest łatwo uszczędzić 12 kg, a jak już ta dojrzała kobieta waży te 120, to już 10 razy więcej trzeba. Ma również ogromny wpływ na uszczęśliwianie, ma również nie tylko wiek już wspomniany, tylko ma również stan cywilny, bo jeżeli kobieta jest samotna, sama, to wystarczy uszczęśliwić ją jedną, jedyną. A jak już ma, jak ona już ma, dorobiła się dzieci, teściowej, koleżanek, to nie wystarczy ją samą uszczęśliwić. To już nie tylko ona będzie szczęśliwać, tylko ją będzie uszczęśliwać. To trzeba uszczęśliwać cały tabun innych bab też, żeby ją uszczęśliwić. Weźcie to pod uwagę. Dlatego, kochani, jak się nauczyliście uszczęśliwiać kobietę i dochodzicie w tym do wprawy i już wam się wydaje, że osiągnęliście cel, to wtedy przychodzi taki moment, kiedy rozumiecie, że wszystko przed wami, że to jest dopiero początek, że to dopiero się rozwija. To nie to, że na początku wystarczy pierścioneczek czy kolczyki. Kochany, najpierw się na początku pierścionek, to kolczyki, to, a potem to poniżej ćwierćki, no złota, to nie ma szczęścia. No, dlatego, kochani, dlatego mężczyzna z natury jest gotów do rozwoju. Mężczyzna powinien się cały czas rozwijać i kobieta będzie mu w tym pomagać, dobitnie pomagać, tak żeby nie miał chwili wytchnienia w uszczęśliwianiu kobiety. Kochani, życzę wam, żebyście byli tak zawsze o krok od uszczęśliwienia. O! Czasami jakieś okruszki ze stołu pańskiego wam spadną. Nie będzie tak źle. To, że będziecie głodni chodzić, to wcale nie znaczy, że będziecie niedożywieni. No. Kochani, pod tę piękną pogodę i pod tę piękną chwilę i pod te piękne momenty, kiedy mam takie głębokie przekonanie, że już prawie uszczęśliwiłem. Pozdrawiam serdecznie.